8 smaków Europy to reality show, który ma wyłonić nową gwiazdę kulinarnych możliwości na Śląsku. No i tak staramy się, żeby ten poziom był wysoki, żebyście Państwo mogli czerpać inspirację, gotować te przepisy. No ale niestety, jak to w programach typu reality show bywa, co odcinek niestety ktoś żegna się z tym programem, ale cóż zrobić. No, ktoś musi odpaść, żeby ktoś mógł wygrać w tym odcinku, który oglądaliście Państwo wczoraj. A dzisiaj jest powtórka o 20:30, jeżeli ktoś wczoraj nie miał szansy obejrzeć. Odpadła pani Magdalena Kulejewska, naszym gościem dziś. Witam. Witam. I Grzegorz Bieniek, juror programu, ten, który o mięsie wie wszystko. Dzień dobry. Tak już, tak tytułem entrée. Podobno najsurowszy, tak? Tak, tak. Ale na czym polega to, że jest taki surowy? Patrzy krzywo, czy komentarze ma ostre? Czy... Komentarze bardzo ostre, ale myślę, że wie, co robi. Zanim przejdziemy do meritum naszej dyskusji, chciałbym pokazać, jak wyglądało ogłoszenie tych wyników podczas wczorajszego odcinka. Maria, a jak na ciebie paprykarz zadziałał? Oceń punktami. Na zachętę. Ja mam 2 oceny, 4 albo 5. Czyli łącznie 17 punktów dla chłopaków, zatem jesteście zwycięzcami naszego dzisiejszego programu. Wielkie gratulacje, moi drodzy. Wielkie gratulacje, a wam bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję. Kochani, mam dla was nagrody. Gratulacje. Pani Magda. To jest duży stres, kiedy się czeka na to ogłoszenie wyników? To się udziela bardzo taka adrenalina i emocje? Myślę, że tak, chociaż ja gdzieś tam podświadomie czułam, że to jednak nie do końca będzie tak, jakbyśmy chcieli. Ale pojawia się taka iskierka, a może jednak, ale jak obserwowałam później dania już na stole, to... Ale coś poszło nie tak? Chcieliście zrobić coś inaczej? Brakło czasu? Była za duża trema? Czy coś się stało? Ja chciałam zrobić zupełnie inne danie, ale niestety no, nie miałam takiej możliwości ze względu na składniki. Aha. A kolega, który był w drużynie, twierdził, że no, ta kuchnia hiszpańska to tak niekoniecznie jest jego kierunek. Czyli po prostu pasmo różnych sytuacji spowodowało, przeszkód po drodze, tak. Dokładnie tak, że często tak bywa. Na czym polegała różnica pomiędzy tymi daniami? Faktycznie była duża jakaś przepaść, dysproporcja, czy o włos? No jest, z pewnością była różnica, widać to było po ocenie jury, no ale nie można powiedzieć, że jedno danie było bardzo dobre, drugie było bardzo złe. Zawsze mamy tą jakby niewdzięczną rolę i formuła programu przewiduje to, że któraś z par musi odpaść, ktoś musi się pożegnać z tym programem, więc nie można powiedzieć, że ktoś ugotował bardzo źle, niesmacznie, nieładnie było podane. Tylko tutaj niestety zadecydowały jakieś takie niuanse może w tym ogłoszeniu tego wyniku. To jest tak, że podejmujecie raczej jednogłośnie te decyzje, czy różne są te gusta i zazwyczaj burzliwie to się Nie, kończy? Muszę powiedzieć, że nie jest prosto czasami podjąć taką decyzję. My mamy po przerwę jakby przed ogłoszeniem wyników mamy taką półgodzinną burzę mózgów. I nie zawsze jesteśmy jednogłośni w tym ogłoszeniu tych wyników. Różne, 4 osoby w jury, 4 smaki, 4 poglądy. Profesjonalny kucharz Łukasz, ja zgadzający się dobrze na mięsie, Maria, która miała już do czynienia z różnymi rodzajami kuchni i w Europie, i w Afryce, jak była w programie, więc też ma duży styk i każde smaki każdego człowieka są różne i inna jest wizja podania tego, więc no, ścieramy się. Nie jest to, nie było jeszcze do tej pory jakby jednogłośnego wyniku, że wszyscy byli, zawsze jest jakieś wahanie. Don Wasyl, smakowało mu? Nie. Nie smakowało? Nie. Zdecydowanie. Sympatyczny to gość, czy lepiej patrzeć na niego w teledysku? No trudno jest to określić po 5 minutach patrzenia na siebie. Ale preferuję generalnie chyba kuchnię bardziej taką pikantną i ostrą. No ja wolę chyba delikatne, już te smaki pikantne są raczej za mną. Do rozmowy wracamy za moment. Uczestniczka 8 smaków Europy, a także juror dalej na naszych kanapach, bądźcie koniecznie z nami. We'll be right back.
Magdalena Kulejewska, uczestniczka programu, która się wczoraj pożegnała, i Grzegorz Bieniek, który się pożegnał, ale tylko na chwilę, bo w kolejnym odcinku znowu za stołem prezydialnym jury zasiądzie i będzie męczył tych biednych uczestników. Taka opinia jest, no. Się boją ciebie, no, bardzo. Ostry smak, ostry, może. Ostry smak. Tak, dokładnie. No oceniamy. Ja jestem akurat takim smakoszem. Więc poker face. Twarz kamienna, a potem jak przy soli, to boli bardzo. Albo ostrzejszą papryką, no ostrą właśnie. Paprykę dołożę. Może tak powinno się oceniać właśnie. Nie, no dobrze, tak. Piątka to by było jakaś słodka papryka. Słodka papryka i jedynka byłaby ostrą papryką. Ale zdecydowanie ja stawiam na smaki. Dla mnie wygląd talerza jest istotny, bo ale jednak zdecydowanie ważniejszy dla mnie jest smak tej potrawy. Fajna to była przygoda? To jest tak, że coś można było, mimo że się nie udało wygrać, zaczerpnąć z tego? Oczywiście, że tak. Znaczy mój udział to taki za sprawą męża był. Aha. I ja nigdy nie miałam nawet pomysłu, nie miałam pomysłu nawet, żeby w programie kulinarnym wystartować. No liczył na nagrodę główną. Nie, liczył chyba na coś innego, że przeniosę po prostu smaki do domu i to się udało. To się udało, bo mimo krótkiego uczestnictwa ten bakcyl został zasiany. Czyli to nie jest koniec tak, że teraz obrażona na kuchnię zamknę na 400 jedni. Absolutnie, nie, wręcz przeciwnie, bo zaczynam poszukiwać innych smaków i zaczynam poszukiwać inspiracji. Ja się nigdy nie uczyłam gotować. Poza tym, no dzisiaj są troszeczkę inne czasy niż wtedy, kiedy ja w ogóle zaczęłam startować w kuchni jako powiedzmy kucharka domowa. I nie było możliwości też nauki. Dzisiaj jest doba internetu i po prostu możliwości są nieograniczone. Poza tym półki w sklepach są pełne i tylko fantazja, wiedza i można cuda na talerzu wyczyniać. Obecność kamer i cały ten show biznes wokół tego wszystkiego, że to nie tylko garnek i kuchnia, ale także szereg kamer i ta atmosfera pracy twórczej, to pomaga, przeszkadza, paraliżuje? Atmosfera na planie jest fantastyczna. Tworzy zespół po prostu taki luz. Mnie się w pewnym momencie wyłączyła kompletnie kamera. Gdzieś tam w podświadomości było, no i tych kamerzystów było widać, ale napięcia z tego powodu nie miałam kompletnie. A ta przygoda z kamerami również dodaje coś? Bo tak, kulinarnie okej, rozwija to talenty, natomiast to, że się zobaczyło to wszystko, jak to wygląda po drugiej stronie, też jest jakąś, powiedzmy, nauką, jakąś praktyką? Oczywiście, że tak. Ja zawodowo zajmuję się pracą z ludźmi, zupełnie na innej płaszczyźnie i dla mnie zobaczenie siebie w kamerze i podpatrzenie swojej mimiki, gestów i sposobu wypowiadania się jest bezcenne. Zawsze można to jeszcze zmienić i ja w tym kierunku przede wszystkim pójdę. No dobrze, no to pięknie, pięknie dziękujemy, życzymy powodzenia. Za chwilę jeszcze jedno pytanie na koniec, ale to pytanie niespodzianka. Natomiast Grzesiu, powiedz, co jeszcze będzie można zobaczyć w tym programie? Coś szczególnego się jeszcze wydarzy? Możesz zdradzić te informacje? Nic nie powiesz? Coś mogę... Nie mogę zdradzać. Z jakimi kuchniami będziemy mieli do czynienia? Bo to pewnie jest Europejskimi. rozszerzona będzie o troszeczkę kuchni wschodniej. Aha. Bo niektórzy nasi uczestnicy mieli problem, czy Gruzja jest w Europie, a czy w Azji leży Albania i inne pytania. Tak. Jest to program edukacyjny. Jest też. To też poniekąd gotowanie na pewno związane jest z geografią. No tak. Trzeba wiedzieć mniej więcej, trzeba wiedzieć, gdzie. To tak jak z prowadzeniem pogody. Gdzie leży, gdzie rośnie papryka. No i ostatnio miałem pytanie, zadałem pytanie jednemu z uczestników. No, gdzie rośnie papryka? Gdzie rośnie sól? No, w morzu jest. No i troszeczkę i zastanawiał się, w którym kraju. Ja mówię, a może w Wieliczce, no w Wieliczce. Więc trzeba troszeczkę wiedzieć o geografii i o gotowaniu. Gdzie rośnie papryka, powiesz, żebyśmy wszyscy wiedzieli już? Proszę? Gdzie papryka rośnie najczęściej? Może być Hiszpania? Na przykład. No, wy Państwo już wiecie. Taki to edukacyjny program. W związku z tym, Magdo, że wyczytaliśmy, że jesteś numerologiem, kto wygra ten program według numeracji przylaki? Nie sprawdzałam tego i nie będę się na to porywać. Nie. To nie o to w tym wszystkim chodzi, bo jeżeli ktoś chce nabyć wiedzy, to przede wszystkim powinna się zwrócić osoba bezpośrednio zainteresowana takową wiedzą. Jestem przeciwnikiem ogromnym podpatrywania kogoś bez wiedzy osób zainteresowanych bezpośrednio. Poza tym nie do końca chyba znam uczestników wszystkich. Ja kibicuję wszystkim, bardzo się cieszę, że młodzi ludzie mają ogromną możliwość wystartowania w tego typu programach, rozwijania swojej pasji i może przy tym pozostajmy. Grzesiu, oni są na takim poziomie, że zatrudniłbyś ich w swojej restauracji, czy nie ryzykowałbyś za bardzo? Nie wszystkich. Nie wszystkich. Dyplomata. Nie wszystkich. Niektórzy tak. Z tego co widzę,
to część, jeden lub dwóch uczestników będą mieli staże w restauracjach. Rokują. Tak, rokują. Nie zdradzamy nazwisk, wszystko trzeba obejrzeć. Pięknie wam dziękuję i powodzenia w dalszych działaniach kulinarnych. No i oczywiście widzimy się z naszym jurorem już w niedzielę o godzinie 14:05, albo dziś powtórka 20:30. Proszę tego nie przegapić.